Cześć, to ja, ksiądz Adrian. Tęskniłeś za Jezusem? Dziś zbliżymy się do Niego poprzez nasze kolejne spotkanie. Zapraszam. Czy pamiętasz ostatnie hasło? Jeżeli nie, to zapraszam Cię do poprzedniego odcinka, aby sobie o tym przypomnieć. Dzisiaj natomiast chcemy porozmawiać o dialogu. Dzisiejsze hasło to dialog. Czy zastanawiałeś się, czy podczas mszy świętej można rozmawiać? Normalnie jak idziemy do kogoś w odwiedziny, to chcemy z tą osobą spędzić czas i porozmawiać. Podobnie jest, jak idziemy do Jezusa w odwiedziny. Chcemy z Nim spędzić ten czas i porozmawiać. Będąc w kościele, nie rozmawiamy z koleżankami, z kolegami, tylko rozmawiamy z gospodarzem, czyli z Jezusem. Taka rozmowa nazywana jest modlitwą. Każda msza święta to jest jedna wielka modlitwa, której nauczył nas sam Pan Jezus. W tym spotkaniu kapłan reprezentuje Go i zaprasza wszystkich do rozmowy z Nim. Jak rozmawiać, czyli jak modlić się podczas mszy świętej? Na pewno poprzez śpiew, ale również szczególnie poprzez odpowiadanie na słowa kapłana. Tak jak rozpoczynamy mszę świętą, kapłan rozpoczyna znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i mówi: Pan z Wami, my odpowiadamy i z Duchem Twoim. Taka forma modlitwy w liturgii nazywana jest dialogiem. W mszale, w księdze, z której kapłan modli się, możemy znaleźć wiele różnych tego typu dialogów, typu Pan z Wami i z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu i odpowiadamy: godne to i sprawiedliwe. Mam nadzieję, że już znasz te formy odpowiedzi, które pomagają nam modlić się jeszcze piękniej w trakcie mszy świętej. Pamiętasz hasło dzisiejszego spotkania? Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Teraz zapraszam Ciebie do powtórki z mojego katechizmu. Czy już dobrze pamiętasz 7 sakramentów świętych? Mam nadzieję, że tak. Ale żeby tą wiedzę jeszcze lepiej utrwalić, wymieńmy je teraz wspólnie na głos. Pierwszy – chrzest. Drugi – jerzmowanie. Trzeci – Eucharystia. Czwarty – pokuta. Piąty – namaszczenie chorych. Szósty – kapłaństwo. Siódmy sakrament – małżeństwo. Dziękuję Tobie za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia niebawem. Pa, 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 pa!